Na Puls Dnia zaprasza Emil Górny. Czas podsumować wydarzenia dnia. Co przed nami? Zakończono poszukiwania gazu i ropy w rejonie ujęcia wody. Bardzo duże ryzyko zatrucia na przykład wody. Zostanie przygotowany trójwymiarowy model budowy geologicznej tego obszaru. Dlaczego wielu kierowców ma problem z jazdą na suwak? Jeszcze jest szereg kierowców takich, którzy albo nie chcą, albo nie wiedzą o tym. Protesty w sprawie odwołania ministra edukacji. Nie godzimy się na tą kontrrewolucję. Zabiera się nam uprawnienia. Mnóstwo przekłamań jest właśnie w komunikatach, jak się podaje. Zmiany na Hetmańskiej. Są to zmiany w pierwszej kolejności dotyczące obniżenia prędkości. Dobry wieczór. Szukali ropy i gazu obok ujęcia wody dla całego Poznania. Teraz jednak geofizyka Toruń zakończyła badanie, które, tu cytat, zszokowały Aquanet. Teraz powstanie trójwymiarowy model tego terenu, choć i tak prawo zabrania tam wydobycia cennych surowców. Zdaniem części ekspertów już same badania mogły negatywnie się odbić na stanie środowiska. Bartosz Bartkowiak. To koniec badań geologicznych w pobliżu ujęcia wody Mosina-Krajkowo dla całej aglomeracji poznańskiej. Badania prowadzone na obszarze pośredniej ochrony ujęcia wody obok Mosiny polegały na wysyłaniu fal akustycznych przez specjalne pojazdy wibrosejsmiczne. Odbite fale rejestrowały geofony. Na podstawie zebranych danych i w wykonaniu obowiązków koncesyjnych ciążących na PGNiG SA zostanie przygotowany trójwymiarowy model budowy geologicznej tego obszaru. Rozmawialiśmy dzisiaj z przedstawicielami zarówno geofizyki Toruń, jak i PGNiG, na zlecenie której firma badała teren. Zgodę na pracę wydało wcześniej Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ostatecznie pytani o wyniki, koszt czy obszar badań pracownicy toruńskiej firmy poprosili nas o przesłanie pytań do państwowej PGNiG. Wciąż czekamy na odpowiedź. Nawet nie pozwalamy tam na, nie wiem, no, przydomową oczyszczalnię ścieków. Po tym jak w lipcu Aquanet poinformował o znalezieniu geofonów na terenie ujęcia wody, właściciel urządzeń, geofizyka Toruń, zarzuciła miejskiej spółce niewłaściwe zabezpieczenie chronionego obszaru ujęcia wody. Urządzenia rejestrujące drgania sejsmiczne miały być tam umieszczone przez przypadek. Toruńska spółka zarzuciła też Aquanetowi rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o pracach. Tu jest. I to jest to ustrojstwo? Dzisiaj jednak rzeczniczka Aquanetu nie odniosła się do tych zarzutów, bo jak nam przekazała, spółka pracuje nad oficjalnym stanowiskiem w tej sprawie. Gotowe jest natomiast oświadczenie geofizyki Toruń. Jednocześnie fakt realizacji badań na terenie obszaru ochrony pośredniej w żaden sposób nie oznacza, że w przyszłości będą tam prowadzone wiercenia w celu wydobycia ropy lub gazu. Nie pozwalają na to przepisy prawa. Jednak już same badania, zdaniem Aquanetu, mogły negatywnie wpłynąć na środowisko. Wiąże się to z takimi ryzykami, drodzy państwo, mieszkańcy, że nie będziecie mieć wody, albo będziecie mieć, albo będzie bardzo duże ryzyko zatrucia na przykład wody czy zanieczyszczenia źródeł. Dobra, jazda! Przeciw badaniom nad Mosiną protestowali także aktywiści z Zielonej Fali. Przykuli się oni do pojazdów geofizyki Toruń. Geofizyka Toruń uznaje incydent aktywistów za naganny i niezgodny z prawem. Interwencje w Ministerstwie Środowiska zapowiadali parlamentarzyści, wojewoda czy prezydent Poznania. Wysłałem pismo do ministra ochrony środowiska i też będę reagował na poziomie rządowym. Firma zapewnia, że badania są bezpieczne dla środowiska i ludzi. Według części hydrogeologów badania mogły zagrozić ujęciu wody dla Poznania. Chodzi o podziemne warstwy ziemi. Ponieważ wypycha z nich wodę brunatną, która może podążać warstwy wodonośne i nie od rąk po ręki, ale w pewnym czasie zanieczyścić tę wodę. Ujęcie wody Mosina-Krajkowo zaopatruje w wodę 70% aglomeracji poznańskiej. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia. Szef wielkopolskiej policji wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych za informacje w sprawie zaginięcia Fabiana Zdora. 17-latek zaginął w 2016 roku w miejscowości Tarnowa koło Wrześni. Policjanci podejrzewają, że został zamordowany, a ciało ukryte. Szczegóły tej sprawy zna Maciej Szefer, z którym się łączymy. Dobry wieczór, Macieju. Powiedz, co wiadomo na temat tego zaginięcia sprzed lat.
Policjanci są niemal pewni, że 17-latek został zamordowany. By to udowodnić, potrzebują jednak twardych dowodów, a te mogą pomóc zdobyć ewentualni świadkowie lub osoby, które wiedzą coś na temat sprawy sprzed 5 lat. Dlatego komendant wojewódzki policji wyznaczył nagrodę dla osób, których informacje pomogą wskazać sprawców tego morderstwa, bo prawdopodobnie z wszystkich poszlak wynika, że niemal na pewno doszło w miejscowości Tarnowa do morderstwa. Przypomnijmy, że chodzi o sprawę z 30 października 2016 roku. To wtedy 17-latek z tej wsi wracał z imprezy do swojego domu. Do pokonania miał dosłownie kilkaset metrów. Szedł drogą, którą doskonale zna, wśród domów, które doskonale zna i kojarzy. No i tej nocy 17-latek zaginął. Policjanci przeszukiwali zarówno całą wieś, jak i okoliczne lasy oraz pola, ale ślad po 17-latku zaginął. Dlatego po 5 latach do tej sprawy wracają i szukają osób, które mogą mieć informacje w sprawie zaginięcia Fabiana Zydora. Te poszlaki, które wskazują na to, że 17-latek został zamordowany, pochodzą z badań, które już policjanci przeprowadzili. 7 osób, które mogły być i prawdopodobnie były zamieszane w jego zaginięcie, zostało przebadanych wariografem, ale zeznania na wariograf nie są dowodem przed sądem. Nie są twardym dowodem, który by przesądzał o ich winie. Dlatego potrzebne są kolejne dowody i świadkowie, którzy będą mogli rzucić nowe światło na całą tę sytuację i być może uda się rozwiązać tę zagadkę, tak jak wiele zagadek po latach udaje się rozwiązywać policjantom z archiwum X. Wieś, w której dziś byliśmy, wieś Tarnowa, leży właściwie pod Pyzdrami, dość daleko od Wrześni. To senna, niewielka wieś. Jest tam ochotnicza straż pożarna, jeden sklep, w zasadzie nic poza tym. Życie toczy się tam leniwie i sąsiedzi o sprawie nie chcą specjalnie mówić, bo kiedy próbowaliśmy z nimi dziś rozmawiać na ten temat, to generalnie temat okazał się być tematem tabu i tematu po prostu unikali. Ale sprawa jest wciąż do wyjaśnienia, informują policjanci z Wielkopolski, którzy, jak wspominałem, już niejednokrotnie pokazywali, że potrafią takie zagadki rozwiązywać. No i być może jeszcze wyjaśni się sprawa zaginięcia 17-letniego w 2016 roku, 17-letniego Fabiana Zydora, który dziś w roku 2021 miałby 22 lata. Informacje zbierał dla Państwa Maciej Szefer. Bardzo Ci dziękujemy. Kierowców obowiązuje jazda na suwak od prawie 2 lat, jednak na polskich drogach wciąż zdarza się niektórym o tym zapominać. Policja może wtedy ukarać mandatem, z kolei eksperci przypominają o najważniejszych zasadach. W jakich sytuacjach obowiązuje więc jazda na suwak, sprawdził Bartosz Bartkowiak. To właśnie ten znak przypomina kierowcom o przepisach. Przepisach wprowadzonych już ponad rok temu. Mowa o jeździe na suwak, a przy okazji remontów w mieście zobaczymy ten znak nie tylko tutaj, za rondem Rataje w stronę centrum. Z jazdą na suwak kierowcy spotkają się także tutaj, na trasie katowickiej przy wjeździe do Poznania. Jazda na suwak działa na zasadzie zamka błyskawicznego. Polega na zmianie pasa ruchu, jeśli na naszej drodze pojawi się przeszkoda, droga jest zwężona lub jeden z pasów się kończy. Jak radzą sobie poznańscy kierowcy? No nie bardzo. To wszystko zależy od świadomości. Młodzi są bardziej prawidłowo, powiedzmy, to reagują. Natomiast starsi nie mogą się przyzwyczaić. I taka kultura by wymagała, żeby tak po prostu jeden drugiego wpuszczać trochę, a tak wydaje mi się, że to raczej okej jest. Świetnie, już 2 razy skorzystałem. O. Tak, myślę, że wszyscy się stosują dobrze. Jazda na suwak obowiązuje wszystkich kierowców od ponad 1,5 roku. Tym, którzy na suwak nie chcą lub nie potrafią jeździć, grożą mandaty. Prawo o ruchu drogowym mówi, że takiemu kierowcy grozi 250 zł mandatu, a także 5 punktów karnych. Jazda na suwak sprawdza się w sytuacji, gdy wszystkie pasy ruchu są zakorkowane. Pierwszeństwo mamy jednak wtedy, gdy dojedziemy do końca zanikającego pasa. Większość ośrodków szkolenia kierowców, biorąc pod uwagę chociażby Poznań, korki w Poznaniu i liczbę zwężeń, które są w Poznaniu,
uczą tej jazdy na suwak i uważam, że jest to rozwiązanie bardzo, bardzo pozytywne. Jazda na suwak nie dotyczy nas, jeśli zjeżdżamy z pasa kończącego się skrętem. Natomiast jeśli robimy to z jezdni, która zaraz zamieni się w buspas, mamy pierwszeństwo. Według ekspertów jazda na suwak skraca korki i powoduje, że ruch jest płynniejszy. Wjeżdżamy w ten suwak, tak? No to staramy się po pierwsze kontrolować tych innych kierowców. Jak dodaje instruktor, samochody nie powinny w ogóle się zatrzymywać. Są jednak przypadki, kiedy zamiast płynniejszego ruchu korki są jeszcze większe. Do tej pory to często wyglądało w ten sposób, że kierowca widząc z daleka, że jeden pas się kończy, bo występują właśnie jakieś utrudnienia, już wcześniej zmieniał swój pas i to powodowało jeszcze większe korki. Policja przypomina, że jazda na suwak nie zwalnia nas z obowiązku zachowania jeszcze jednej zasady – ograniczonego zaufania do innych użytkowników, zwłaszcza kiedy wciąż wielu kierowców ma problem z jazdą na zamek właśnie. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia. Nauczyciele i samorządy protestują przeciw zmianom w prawie oświatowym. W ustawie proponowanej przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka kuratorzy oświaty mają otrzymać więcej władzy nad dyrektorami szkół. Nowe prawo budzi zastrzeżenia części posłów. Jutro w Sejmie ma się odbyć głosowanie nad odwołaniem ministra Czarnka. Tomasz Wesołowski. Jak będzie wyglądała edukacja naszych dzieci? Dziś to pytanie można usłyszeć prawie w całej Polsce. Wszystko za sprawą projektu nowego prawa oświatowego zaproponowanego przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. To najgorsze zmiany w ciągu 30 lat, jakie proponuje Ministerstwo Edukacji. Kuratorzy podlegają Ministerstwu Edukacji i Nauki, a nowy projekt ustawy daje im bardzo szerokie uprawnienia. Będą mogli praktycznie bez ograniczeń zwalniać dyrektorów szkół. Dostaną też możliwość ochrony dyrektorów, bo samorządy nie będą mogły ich zwolnić bez zgody kuratorium. Tak naprawdę cofają nas do sytuacji wszechwładzy kuratorów oświaty, jaką znaliśmy sprzed 1989 roku. Z projektem przedstawionym przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka nie zgadza się również miasto. Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski zaznaczył, że propozycja nowego prawa odbiera niezależność szkołom. Emocje studzi Krzysztof Rosenkiewicz, miejski radny Prawa i Sprawiedliwości. To jest projekt, proszę Państwa, tak? Więc jak każdy projekt może podlegać zmianom. Przeciw propozycji nowego prawa oświatowego jest m.in. Unia Metropolii Polskich. Stowarzyszenie opublikowało apel do posłów i senatorów, by nie przyjmowali kontrowersyjnej ustawy. Zabiera się nam uprawnienia na rzecz kuratorów, bardzo różnych. Dzisiaj myślę, że możemy wprost powiedzieć kuratorów politycznych. Radny Rosenkiewicz wyjaśnia, że powoływani przez ministerstwo kuratorzy nie będą posiadać zbyt dużej władzy, ale potrzebne jest ich wzmocnienie. Natomiast ta rola jest bardzo często tak lekceważona niestety przez, szkoda mówić, samorządy. W propozycji ministra edukacji zgoda kuratora będzie niezbędna, by w szkołach mogły działać organizacje pozarządowe. Oznacza to, że o dodatkowych zajęciach w szkole nie będą decydować dyrektorzy, tylko kuratorium podlegające ministrowi. Bez ich zgody zajęcia się nie odbędą. Cóż, budzą one niepokój bardzo wielu rodziców właśnie dlatego, że pod pozorem zajęć na temat A są często prowadzone zajęcia na temat B. Kurator oświaty będzie miał też więcej głosów w komisji konkursowej wyłaniającej nowych dyrektorów szkół. Na zmiany w oświacie oburzyła się także część środowiska nauczycielskiego. Generalnie samorządy, środowiska związane z oświatą występują przeciwko tym zmianom. Wczoraj w całej Polsce odbyły się protesty przeciwko propozycjom Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pedagodzy demonstrowali również w Poznaniu przed Kuratorium Oświaty. Samorządy i ta równowaga, która do tej pory istniała i którą wypracowaliśmy wiele lat temu, miałaby zniknąć, po prostu zniknąć. Już jutro na wniosek posłów Koalicji Obywatelskiej Sejm zajmie się wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra edukacji Przemysława Czarnka. Podpisy pod petycją o obywatelskie wotum wciąż zbierają działacze lewicy. Jeśli nie zostanie ono przegłosowane, to nie poddajemy się i będziemy dalej zbierać, żeby było jak najwięcej tych podpisów pod obywatelskim wotum nieufności. Minister Czarnek tłumaczy, że przyznanie większych uprawnień kuratorom ma przeciwdziałać demoralizacji dzieci. Tomasz Wesołowski, Puls Dnia. Kleszczy w lasach jest bardzo dużo, bo sprzyja im pogoda. Jak przypominają eksperci, dla ludzi mogą być bardzo groźne. O tym, jak się chronić przed tymi pajęczakami, rozmawiałem z dr Anną Wierzbicką z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zobaczmy fragment tej rozmowy. Pojawiają się takie teorie, że na przykład niektóre kolory naszego ubioru sprzyjają temu, że właśnie kleszcze nas atakują. To prawda?
Nie, zupełnie nie. Kleszcze nie mają oczu. To prawda, mówimy o tym, żeby ubierać się do lasu, czy jakby chodzimy na spacer w jasne kolory, po to, żeby łatwiej zlokalizować takiego kleszcza wędrującego po naszym ubraniu i go strzepnąć z siebie, zanim dotrze do naszej skóry. Noga z gazu na Hetmańskiej, teraz na odcinku między ulicami Rolną i Dmowskiego, ograniczono prędkość do 50 km na godzinę. To odpowiedź na tragiczne wypadki i w tym miejscu policja będzie teraz pilnować przestrzegania nowych ograniczeń. O szczegółach zmian na Hetmańskiej mówi zastępca miejskiego inżyniera ruchu Michał Geszka. Są to zmiany w pierwszej kolejności dotyczące obniżenia prędkości na ulicy Hetmańskiej od ulicy Rolnej do ulicy Dmowskiego w obydwu kierunkach. Są to zmiany, które wprowadzają 50 km na godzinę na tym odcinku na ulicy Hetmańskiej. Kolejne zmiany, które planujemy, to są wprowadzenie miejsc do kontroli policji. Pierwsze takie miejsce powstanie w najbliższych dniach w rejonie ulicy Kolejowej. Następne miejsca będą sukcesywnie wprowadzane w ramach jakby bieżących ustaleń z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Jeszcze nastąpi jedna zmiana, która będzie też prowadzona. Jest to uruchomienie sygnalizacji w trybie 24 godziny. Również to będzie wprowadzone w najbliższym czasie w ramach dostosowania infrastruktury technicznej do możliwości wprowadzenia programów w OLRED. Dodatkowym elementem, który powinien się pojawić, jest to fotoradar w rejonie ulicy Hetmańskiej i Dmowskiego. Zmiany ogólnie na ulicy Hetmańskiej są wprowadzone z uwagi na to, że ulica Hetmańska ma wskaźniki wypadkowości na bardzo wysokim poziomie. Jest to przede wszystkim po to, żeby poprawić bezpieczeństwo, obniżyć tą ilość wypadków i żeby każdy z użytkowników tej ulicy, nie tylko samochodowych, czyli kierowcy, ale również i piesi, żeby po prostu czuli się bezpiecznie. Ponad 100 nowych zakażeń w kraju, w Poznaniu i w powiecie ani jednego. Czas więc sprawdzić, jak wygląda najnowszy raport o stanie epidemii Ministerstwa Zdrowia. W ciągu ostatniej doby laboratoria w całym kraju potwierdziły 104 kolejne zakażenia koronawirusem. Najwięcej nowych przypadków pojawiło się w Małopolsce. W Wielkopolsce było to 9 przypadków. W całym kraju zmarły 4 osoby, w regionie 1. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 47 tysięcy testów na COVID. Od początku pandemii w Polsce odnotowano niemal 3 miliony zakażeń, zmarło ponad 75 tysięcy osób, a w pełni zaszczepionych jest już w sumie ponad 16 milionów. Teraz w podsumowaniu wydarzeń dnia czas sprawdzić, jaka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. O tym Zofia Papież. Dobry wieczór Państwu. Wtorek przyniósł pochmurną aurę, ale mogliśmy liczyć na przejaśnienia i chwile ze słońcem. A napływające chłodniejsze masy powietrza polarno-morskiego przyniosły nam wytchnienie od upałów. Zatem sprawdźmy, jak będzie wyglądać ta najbliższa noc w Poznaniu. Początkowo zachmurzenie małe, jednak w drugiej części nocy odnotujemy wzrost zachmurzenia do dużego. Synoptycy nie prognozują opadów deszczu. Jutro czeka nas zachmurzenie duże przez większą część dnia, ale możemy spodziewać się także przejaśnień. Taka sytuacja w godzinach porannych, a także w drugiej części dnia. Słabych, przelotnych opadów deszczu należy spodziewać się w godzinach przedpołudniowych. Na termometrach nad ranem 15 stopni Celsjusza. Przed południem 19, maksymalnie do 22. Taka wartość w godzinach popołudniowych. Wieczorem spadek temperatury do 20, następnie 18 stopni Celsjusza. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z kierunków północno-zachodnich nie powinien nam przeszkadzać. Zatem sprawdźmy, jak upłyną kolejne lipcowe dni w Poznaniu. W czwartek, w piątek i w sobotę spodziewamy się bardzo podobnej aury. Zachmurzenie duże z przyjaśnieniami i bez opadów deszczu. Spokojnie, już bez władowań atmosferycznych. Natomiast temperatura także będzie nieco niższa, już bez upałów. Na termometrach w czwartek minimalnie 16, maksymalnie 24. W piątek od 18 do 23, natomiast sobota przyniesie maksymalnie 26 stopni Celsjusza, w tym najcieplejszym momencie doby. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z kierunków zmiennych, a na barometrach w pierwszy dzień weekendu 1015 hektopaskali i ciśnienie będzie niestabilne. Z informacji pogodowych na ten moment to już wszystko. Dziękuję za to spotkanie z serwisem Meteo i do zobaczenia. Poznańscy policjanci ostrzegają mieszkańców przed kradzieżami metodą na koło. W ubiegłym tygodniu w Poznaniach w wyniku działań oszustów stracił w ten sposób kilkaset tysięcy złotych. Więcej o tym piszemy dziś na portalu wtk.pl. Sytuacja miała miejsce w piątek. Pracownik pojechał do banku wypłacić sporą ilość gotówki na zapłatę firmowych zobowiązań. Gdy ruszył z parkingu w rejonie ulicy Jugosłowiańskiej, usłyszał dziwny dźwięk w kole.
Wysiadł, by zobaczyć, co się stało, ale nic nie zauważył, więc ruszył dalej. Kiedy jechał, sygnał z każdą minutą był coraz bardziej wyraźny. Kierowca ponownie zatrzymał pojazd i poszedł sprawdzić przyczynę awarii. Okazało się, że opona została uszkodzona. Wewnątrz auta mężczyzna pozostawił torbę ze sporą gotówką. W tym czasie złodziej, wykorzystując jego nieuwagę, ukradł wszystkie rzeczy pozostawione na siedzeniu, w tym pieniądze oraz dokumenty tożsamości. Policjanci apelują o ostrożność i tłumaczą, w jaki sposób działają przestępcy. Warto, drodzy Państwo, mieć się na baczności. O szczegółach na naszym portalu wtk.pl. Tam także najważniejsze informacje z Poznania i z regionu. W podsumowaniu wydarzeń dnia to już wszystkie informacje. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony wtorek. Widzimy się oczywiście jutro. Będę czekał na Państwa o 18:00 w Pulsie Dnia, rzecz jasna. Dobrego wieczoru.